Powiem tak, że jestem pod wrażeniem poziomu tego spotkania przez obydwie drużyny. Jedna i drużyna, moja drużyna i drużyna Roberta Radomiak chcieli ten mecz wygrać. Nam się dzisiaj udało ten mecz wygrać, ale naprawdę te drużyny najlepiej by było, jakby awansowały do pierwszej ligi. Myślę, że tak się stanie, ponieważ zasługują. Choćby atmosfera na trybunach. Naprawdę szacunek dla kibiców, ale piłkarze odwdzięczyli się to na boisku. Radomiak jak mógł ten mecz wygrać. Nam się dzisiaj udało. Rozgrywki się naprawdę wchodzą w decydującą fazę i myślę, że Robert, spotkamy się w pierwszej lidze. Fajny transfer zrobiliście zimą Mateusza Września, uzyskaliście. A tego zawodnika wiedziałem, że trener wpuszczał tylko z ławki rezerwowej. Dzisiaj chyba w ogóle w kadrze nie było. Co się dzieje z tym piłkarzem? Ja naprawdę mam bardzo wyrównany zespół i nie ukrywam, że w zimę już dążyłem do tego, żeby dwóch równorzędnych zawodników było na jednej pozycji. Mateusza absolutnie nie skreślam. To jest zawodnik, który myślę, że nam jeszcze pomoże w tej końcówce. No tak się stało. No, wie pan, mogę wziąć tylko 18 zawodników na mecz, 16 z pola. No, ktoś musi zostać, no ale tak jak pan zauważył, jest to ciekawy chłopak, no ale no jedni grają, drudzy nie grają, tak? Ale jest los trenera, że musi zdecydować.